Zapraszam Cię do naszego treningu jogowego. Joga to nie tylko może Ci kojarząca medytacja, pozycja psa z gąbą w dół, ale może być też wykorzystana i do uspokojenia Twojego układu ruchu i przede wszystkim myśli, ale też do podkręcenia tempa ćwiczeń i możemy ją wykorzystać, żeby nieco więcej spalać. I ja Ci dzisiaj chcę taką właśnie krótką jogę pokazać. Zaczniemy jednak od oddechu, bo oddech jest bardzo ważny w jodze i będzie nam towarzyszył przez cały ten trening. Spróbuj się wyprostować, wyciągnąć czubek głowy do sufitu. Ręce mogą spoczywać sobie na kolanach, jak Ci jest wygodnie. Ważne, żeby plecy były wyprostowane. Spróbuj wypełnić swój brzuch powietrzem i wypuścić przez usta. Weź wdech do brzucha i wydech przez usta. I jeszcze raz wdech do brzucha i wydech przez usta. Świetnie. Teraz weźmiemy wdech nosem, na chwilę zatrzymamy w górze i bardzo wolno wypuścimy powietrze również nosem. Na trzy nabieramy powietrze. Jeden, dwa, trzy, zatrzymaj i na trzy wypuszczamy. Jeden, dwa, trzy, również nosem. Czyli wszystko teraz nosem. Wdech na trzy, jeden, dwa, trzy, zatrzymaj i wydech na jeden, dwa, trzy. I jeszcze raz. Wdech na 1, 2, 3. Zatrzymaj. I wydech na 1, 2, 3. Mam nadzieję, że to troszeczkę pogłębiło Twój oddech, gdyby skierowało Twoją uwagę na to, że ten oddech jest ważny w tym treningu, w tej praktyce. Okay? Zaczniemy sobie od delikatnych mobilizacji stawów biodrowych i kręgosłupa. Przechodzimy do przodu i do tyłu. Ruch zaczyna się w stawach biodrowych, a kontynuowany jest we wszystkich stawach kręgosłupa, aż do samej czaszki. Dodajemy sobie do tego ręce. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Zatrzymaj, na jedną stronę delikatnie przyciągnij wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze raz. Świetnie. Przenieś ciało do pozycji podporu, czyli klęk podparty. Uginamy plecy, chowamy biodra pod siebie i dokładnie w przeciwną stronę. Tak zwane pozycje krowy i kota. I tu robimy wdech, a tu robimy wydech. Pochylaj również głowę. Wdech i wydech. I wdech. I wydech. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Przenieś prawą rękę w przód, lewą nogę w tył. I zamień. Lewa ręka, prawa noga. I zamień. Wyciągaj ręce w przód, nogę w tył. I zamień. I przeciwna strona. I zamień. Teraz przenieś jedną nogę do boku. Z tej samej strony rękę wyciągnij w górę i z wydechem przenieś daleko w drugą stronę. Możesz położyć tył głowy na podłożu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I wdech i wydech. Przenieś ręce daleko do przodu i spróbuj usiąść w tył. Wrócić do klęku podpartego, opuścić nieco biodra i daleko w tył. Jeszcze raz, hop, daleko w tył. Obie nogi wracają. Teraz drugą sięgamy do boku. Ta sama ręka, która noga jest do boku. Wyciągam w górę i pod drugą rękę. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze raz, wdech i świetnie. Przenieś ręce do przodu. Siadamy w tył i przenosimy w przód biodra. Siadamy w tył. Przenosimy w przód biodra. Jeszcze raz. Świetnie. Obie nogi wracają. Rozstaw dłonie. Przenieś ciężar ciała na dłonie i w tył. I jeszcze ciutkę bardziej do przodu i w tył. I do przodu i w tył. Teraz jeszcze dalej sięgnij rękami, opuść jednocześnie nieco biodra w przód, ściągnij łopatki i wróć przez okrągłe plecy w tył, przez okrągłe plecy do przodu,
Przeprostuj biodra i wróć w tył. I jeszcze. I wróć w tył. I jeszcze raz. I świetnie. Z tej pozycji zbliż ręce, postaw jedną nogę, postaw drugą nogę. Postaraj się obniżyć biodra, zejść do niskiego przysiadu, oczywiście na tyle, ile to możliwe. Lekko unieś biodra i opuść. Kolana są kierowane na zewnątrz, delikatnie możesz odpychać je łokciami. Jeszcze dwa. I jeszcze raz. Zatrzymaj się w tej pozycji, łokciem odpychasz nogę, otwierasz ciało w jedną stronę, wróć i w drugą. I w jedną stronę i w drugą. I w jedną stronę i w drugą. Świetnie. Połóż ręce i kręg po kręgu wstajemy w górę. Bardzo, 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 bardzo wolno. Wyciągnij ramiona w górę. Pochyl ciało w przód. Mogą być wyprostowane nogi. Puść głowę. Wyprostuj nieco plecy. Kolana mogą być proste. Połóż dłonie. Przenieś obie nogi w tył, jak do deski. Połóż kolana. Zejdź niżej, tak jak do pompki. Otwórz ciało w górę. I przenieś, stawiając stopy do psa z głową w dół, którego znasz na pewno. Pięty dostaw do podłoża. Możesz się tu zadomowić w tej pozycji. Pięty dociskając do podłoża, klatkę piersiową w kierunku kolan. Świetnie. I przenieś nogi w przód. Przytul. Nogi mogą być kolana ugięte lub wyprostowane. Zobacz, co jest możliwe. I stąd prosto w górę. I opatłowia w dół. Wyprostuj plecy. Wdech. Z wydechem stawiamy nogi w tył. Kładziemy kolana jak do pompki. Otwieramy w górę i do psa z głową w dół. Znowuż tu. Dwa, trzy wdechy, wydechy. Przyzwyczajamy się do tej pozycji. Wtapiamy się w tą pozycję. Wykorzystujemy oddech, żeby było nam tu wygodniej. I nogi w przód. Przytulamy nogi. Mogą być proste lub ugięte kolana. I w górę. Wdech. I wydech. Myślę, że jesteśmy gotowe do przejścia do części głównej tej lekcji. Na czym to będzie polegać? Będziemy sobie przeplatać ćwiczenia, które są bardziej dynamiczne, z takimi, które będą zatrzymane i będziemy się w nich skupiać tylko i wyłącznie na oddechu. Zapraszam Cię do części głównej. Pierwsze ćwiczenie, nazwane roboczo koziołek. Stawiamy sobie ręce na podłożu, dobrze tu rozkładamy ciężar ciała. Będziemy odpychać się w górę, może być noga po nodze lub obie nogi w górę. Nie musisz tego robić aż tak wysoko, może być tyle. Zobacz. Okay? Powtórzymy to 10 razy, a następnie zostaniemy w głębokim przysiadzie, taki jak robiłyśmy w tej części wstępnej. Gotowa? Przygotuj ręce i idziemy 10 razy. 1 i 2. 3, pamiętaj o oddechu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nogi szerzej, schodzimy sobie do malasany, czyli tego bardzo niskiego jogowego przysiadu. Zostajemy sobie w tym przysiadzie na 3 głębokie wdechy i wydechy. W swoim rytmie oddechowym. Każdy z nas oddycha w trochę innym tempie. Wytrzymaj chwilę i wracamy do naszego koziołka. Wstań wyżej biodrami, zbliż nogi do siebie. Przygotuj się. 10 powtórzeń. Wiem, że nogi już czujesz. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oddychaj. 9. I 10. Zostań wyżej, szerzej stopy i zejdź do głębokiego przysiadu. Wyrównaj oddech. 3 głębokie wdechy i wydechy. Proste plecy. Nie musi ta pozycja być taka jak u mnie. Może być twój przysiad.
Staramy się i dążymy do tego niskiego przysiadu, szeroko kolana, ale każdy z nas ma inne możliwości. Słuchaj swojego ciała i dopasuj tą pozycję do swoich możliwości. Świetnie. Podnieś nieco biodra, zbliż nogi. Czujecie już nogi? No, to jest ta intensywność. Trzecia, ostatnia seria tej pary ćwiczeń. Idziemy. Jeden. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. I sześć. I siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Podnieś wyżej biodra, rozstaw stopy, zejdź do głębokiego przysiadu. Odpocznij w tym przysiadzie. Może wydawać by się to mogło mało prawdopodobne, że to można odpoczywać, ale jednak można. Poszukaj na tyle, ile się da pionowej pozycji. Bioder nie podwijaj pod siebie. Skup się na oddechu. Powolutku wstań, pionowo. Rozluźnij nogi. Pierwszy cały zestaw za nami. Zobacz, co czeka nas w drugim. Będą to ponownie dwa ćwiczenia w parze. Pierwsza pozycja, zobacz, jestem sobie tutaj na jednej nodze z przodu. Nie będzie to stanie na rękach, nie martw się. Będzie to takie podciąganie, zobacz, przepraszam, na drugą nogę miałam pokazać. Takie coś mocne, nie takie trudne, ok? Czy jesteś gotowa? Zacznij od swojej lewej nogi, zbliż ją do klatki piersiowej i delikatnie wyskocz z góry. I hop, dwa. I trzy. I cztery. I pięć. I sześć. Tylko do ośmiu. Siedem. Osiem. Teraz stań na tej nodze, unieś drugą, przejdź do pozycji. W gimnastyce byśmy nazwali to wagą. W jodze możemy to nazwać samolotem, palce daleko w tył, ręce przy tułowiu. Ta noga może być lekko ugięta, dla tych, którzy już znają tą pozycję dobrze, może być nieco wyprostowana, ściągnij łopatki, oddychamy. Świetnie, wróć do tej pozycji, ta sama noga do klatki piersiowej, góra, raz, dwa, trzy. 4, tułów aktywny, 5, 6, 7, 8, ta noga w przód, stawiam, staję, szukam równowagi, unoszę nogę, wytrzymujemy, jak się przewracamy, to odnajdujemy na nowo tą równowagę. Pamiętaj, równowaga to nie jest nic stałego, to jest coś, co się cały czas rozwija, jest dynamiczne, trochę jest, trochę jej nie ma. A ty skup się na oddechu. Świetnie. Obniż ciało, połóż dłonie, zamień nogi. Teraz druga noga będzie szła do klatki piersiowej i w górę, ok? Zaczynamy. I jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Do przodu, powoli podnoszę się w górę, szukam tej pozycji, biodra staraj się mieć równolegle do podłoża. Trzymaj równowagę, ściągnij łopatki, napnij brzuch i skup się na oddechu. Opuszczamy ręce, ta sama noga idzie do klatki piersiowej i w górę. Hop, raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stawiam tą nogę, która była w górze. Chodzę do wagi. Biodra równolegle. Ciało wyciągnięte między czubkiem głowy a stopą, a dłońmi. Barki daleko od uszu. I skupiam się na oddechu. Co najmniej trzy cykle oddechowe. Szukamy tej równowagi. I rozluźnij. Świetnie.
Następne połączenie ćwiczeń. Tym razem zejdziemy sobie do siadu. Jako ćwiczenie dynamiczne mamy tak zwaną łódź, daleko, blisko, ale nie robimy tego bardzo szybko, w spokojnym tempie. Jeżeli ta wersja będzie za trudna, możesz robić tą. I ćwiczeniem pomiędzy tym będzie deska bokiem. Będzie na jedną i na drugą stronę naprzemiennie, ok? Zaczynamy. Unieś w górę i 10 powtórzeń. 1, 2, możesz sobie pomagać rękami, trzymać je po bokach. 3, wolno. 4, 5, wydech. 6, 7, 8, 9, 10. Teraz zmień pozycję do deski bokiem. Daj sobie nogi szerzej, żeby było Ci łatwiej na początku. Unieś rękę. To jest wersja 1, to jest wersja 2. To jest też możliwe. I wytrzymamy. 3 oddechy. Wyciągaj rękę w górę. Tu jest jedna linia. Zmień na drugą stronę powoli. I trzymamy. Unieś nogę, jeżeli to możliwe. I rozluźnij. Świetnie. Wracamy do tej pierwszej pozycji. Przygotuj, unieś nogi, jeżeli to możliwe. 10 powtórzeń. 1. Teraz dodam trudniejsze ręce. Nie musisz tego robić. Mogą zostać tu. 4. 5. 6. Oddychaj. 7. 8. 9. 10. Świetnie. I deska bokiem. Przygotuj sobie najpierw pozycję szerzej nogi na jedną stronę, jeżeli to możliwe. Jeżeli chcesz, unieś nogę w górę. Trzymamy. 1, 2, 3. I na drugą stronę. Powoli przyjmij pozycję. 1, 2 i 3. Świetnie. Trzecia, ostatnia seria tego połączenia. Unieś nogi, wydech i wdech. Wydech i wdech. Szukamy tu płynności ruchu, połączenia z oddechem. 4, 5, 6, 7, 8. 9 i 10. I przejdź do deski. Przenieś sobie nogi w tył, rozstaw nieco szerzej. Przygotuj sobie pozycję. Jeżeli to możliwe, unieś nogę. I 3 cykle oddechowe. I los. Powoli przygotuj drugą stronę. Wyciągnij i trzymamy. 1, 2 i 3. Świetnie. Odpocznij. Jeżeli potrzebujesz dłuższej przerwy, to jest czas na to, żeby przyjąć pozycję dziecka, odpocząć chwilę, wyrównać nieco oddech. Możesz mieć opartą głowę na czole. Rozluźniamy wszystkie mięśnie, otwieramy plecy, puszczamy łopatki. Wyrównujemy oddech i powoli, jak będziesz gotowa, kręg po kręgu w górę. Bardzo dobrze. I kolejne połączenie ćwiczeń, to już przedostatnie. Będziemy wykonywać takie rolowanie w tył. Zobacz, przytulam blisko nogi, zaokrąglam plecy i będę jak piłeczka, będę się toczyć w przód. Przepraszam, nie zmieniłam pozycji mikrofonu. Czekaj, w tej pozycji hop i w górę. Może być do przysiadu, ale też bez problemu możesz zrobić tą wersję. Zobacz, tą. Będzie całkowicie wystarczające. 10 powtórzeń, idziemy. I raz, albo jedna, albo druga wersja. I 2. I 3. I 4.
I pięć. Jeszcze pięć. Pamiętaj o oddechu. Cztery. Trzy. Dwa. I jeszcze raz. I jeden. Z tej pozycji przejdź do pozycji deski. I w tej pozycji deski wytrzymamy trzy rytmy oddechowe, trzy cykle. Ja specjalnie podkreślam ten wdech i wydech. On nie musi być aż taki słyszalny. Po prostu wytrzymaj tu trzy takie cykle. Rozluźnij. Ponownie wracamy do tego rolowania. Pamiętaj, że nie musisz aż tak bardzo w tył, tak bardzo do przodu. Idziemy. Hop. I raz. Hop. I dwa. Hop. I trzy. Hop. I cztery. Nie musisz kłaść głowy, jeżeli nie chcesz. I pięć. I sześć. I siedem. Możesz prostować nogi w górę. Albo ugięte. Zostawić. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. I do deski. Zatrzymujemy tą pozycję. Zachęcam Cię do oddychania nosem. Świetnie. Wiem, że damy radę zrobić jeszcze jedną serię. Przygotuj się do tego naszego rolowania. Przytul nogi, zaokrąglij plecy i idziemy. Raz. I hop. Dwa. I hop. Trzy. I hop. Pamiętaj, nogi mogą zostać ugięte. I pięć. Ja Ci pokazuję tą trudniejszą wersję. Sześć, ale możesz też zrobić taką wersję. Tu. Siedem, ok? Albo taką. Osiem. Dziewięć. I dziesięć do deski. Wytrzymaj brzuch napięty, łopatki ściągnięte. Całe ciało stabilne. Świetnie. Rozluźnij na chwilę nadgarstki, a ja Ci pokażę, co będzie jako ostatnie połączenie ćwiczeń. Będziemy wykonywać leżenie przodem. Zrobimy tylko dwie takie pary. Będzie to swego rodzaju pływanie, nazwijmy to w ten sposób, chociaż to nie jest pływanie. I będzie do tego pozycja czaturangi, czyli takiej niskiej pompki z łokciami przy ciele. Później położymy się i rozluźnimy. Ta pozycja tej niskiej pompki będzie do wytrzymania właśnie na te trzy cykle oddechowe. Zaczynam od naszego pływania, w tym tak zwanym pływaniu. Podciągnij pępek do kręgosłupa, głowa jest w przedłużeniu tułowia. I nogi, i ręce chodzą. Zaczynamy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Ręce, nogi, możesz być też na kolanach, jeżeli potrzebujesz. Trzymamy. Opuść ciało. No nie było łatwo, co? Jeszcze raz. Uwaga, zaczynamy. I raz, dwa, brzuch napnij. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Unieś się, możesz na kolanach. Wytrzymaj w niskiej pompce. Oddychamy. I rozluźniamy. To już koniec części głównej. Teraz się nieco rozluźnimy. Wiem, że to nie był prosty trening, którego może się spodziewałaś, jak zobaczyłaś w nazwie yoga, ale yoga wcale nie musi być bardzo łatwa. Połóż sobie ręce z przodu, delikatnie wyciągnij ciało w górę. Nie musi to być wysoko, to może być tyle. Ok? Nie musisz prostować rąk. Broda wysoko, rozciągnij przód ciała.
i rozluźnij. Jeszcze raz ciutkę bliżej ręce. Brzuch dosyć dużo tu pracował. I wydech. Przyciągnij jedną nogę, rękę połóż na policzku lub na boku głowy. Lekko unieś kolano w górę. I rozluźnij z samej strony. Unieś kolano tej nogi. Biodro zostaje przy podłodze. I rozluźnij. Świetnie. Odepchnij się rękami od podłoża. Usiądź daleko w tył. Przenieś ciężar ciała do przodu. Usiądź. Przodem. W siedziskrzyżnym lub jeszcze lepiej jedna noga przed drugą. Wyrównaj oddech. Może to być przez usta. Może to być nosem. Zachęcam Cię teraz do zwrócenia uwagi właśnie na oddech. Niech Twoja uwaga jak gdyby zwiąże się z oddechem, gdzie go najbardziej odczuwasz. Co się dzieje w tym miejscu, gdzie go tak najbardziej odczuwasz. Jak oddech się powoli uspokoi, możesz przenieść ręce daleko do przodu. Jedna noga jest przed drugą, biodra idą w tył. My sięgamy dłońmi w przód na tyle, ile to u Ciebie możliwe. Możesz pochylić głowę, plecy są proste. I jeszcze trochę w przód. Kręg po kręgu w górę. Świetnie. Kolana zostają, a my odchylamy się w tył. Biodra idą w górę. Otwórz klatkę piersiową. I wróć. Teraz zamień ułożenie nóg na przeciwne, jedna noga przed drugą i pochylamy się do przodu. Tym razem przeniesiemy ręce na jedną stronę ciała, jedna ręka za drugą, rozciągając bok pleców na drugą stronę. I wróć na środek. Przenieś powoli ręce na tył, unieś biodra. Rozluźnij. Świetnie. Rozluźnij barki. Rozluźnij kark. Mięśnie szyi, mięśnie pleców. I jeszcze raz wróć uwagę do swojego oddechu. Teraz nie staraj się go w żaden sposób zmieniać. Wróć do takiego swojego oddechu, który jest naturalny. Po prostu na tym, jaki jest, skup swoją uwagę. Nie musisz niczego zmieniać, nie zmieniaj jego długości, nie zmieniaj jego rytmu. Po prostu otocz go swoją uwagą. Bardzo dobrze. Teraz, jeżeli miałeś zamknięte oczy, to je otwórz i powoli wyciągnij ręce w górę. Jeżeli chcesz, zrób wdech i wydech. Jeszcze raz. I wydech. Dziękuję Ci za tą praktykę, za ten trening. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłaś i zapraszam Cię na kolejne treningi.